Wszyscy kochamy spędzać wakacje w Grecji. Uwielbiamy jej malownicze krajobrazy, piękne plaże, zachody słońca, historie, ludzi, jedzenie i możemy tak wymieniać w nieskończoność. Ja zachwycam się także zniewalającymi punktami widokowymi w tym kraju, a oto mój subiektywny ranking 10 miejsc, które rzuciły mnie na kolana. Zapraszam na odcinek. Numer 10. Ios jest maluteńką wyspą położoną zaledwie godzinę promem od Santorini. Najwyższy punkt znajduje się w stolicy wyspy, czyli w Chorze. Dotrzecie tam po pięknym 15-minutowym spacerku. To miejsce jest naprawdę zachwycające. To wzgórze, gdzie jesteśmy teraz, jest wizytówką Ios. Numer 9. So unfortunately it's already dark. We arrived in our first camping spot. The view is not clear, the moon is coming out. Ale jutro obudzimy się przy wspaniałym widoku. Właśnie idziemy na punkt widokowy z pierwszą poranną kawą. Jesteśmy mniej więcej na 450 metrach. Czyli ten biały szlak to wodospad. Pokażemy go zresztą wam. Idziemy tutaj ponownie albo w grudniu, albo w styczniu, bo jest on jednym z bardziej imponujących w Grecji. Numer 8. Wejście na ruiny zamku z XIII wieku Old Navarino zajmie wam mniej więcej 20 minut. Na górze oprócz murów obronnych niewiele się zachowało, ale macie 360-stopniowy widok na okolice, a przede wszystkim na plażę widok Lia. Numer 7. Warto zaplanować sobie również wejście na wzgórze Likiavitos, które góruje nad Atenami, a z którego rozpościera się widok na wszystkie atrakcje stolicy Grecji. Numer 6. Plaża Myrtos. Najbardziej obfotografowana plaża na Kefalonii, najpiękniejsza na Kefalonii, a jedna z ładniejszych w Europie. Bardzo charakterystyczne położenie tej plaży, czyli pomiędzy dwoma górami, 800 metrów długa,
No i cudowne, niesamowite kolory morza. Po to przyjeżdżamy na Kefalonię. Numer 5. Bezsprzecznie bambus Vicos jest bardzo imponujący. Z kilku miejsc możecie dostrzec go w pełnej krasie i ocenić sami, czy rzeczywiście zasługuje na miano najgłębszego na świecie. Just parked our car to walk to the Belloy viewpoint and check Vicos from this angle. Numer 4. Balos to miejsce, które znają wszyscy miłośnicy Krety. A widok z góry na tą plażę należy do moich ulubionych. Dojazd tutaj nie jest lekki, gdyż musicie pokonać drogę szrutowo-kamienistą, ale miejsce to znane z pocztówek, folderów warto zobaczyć na własne oczy. Numer 3. Damy wi. Wiele razy mówicie, że Santorini jest kiczowate, turystyczne, przeludnione. To prawda, ale jednocześnie jest to najbardziej zachwycające miejsce na Ziemi. A z każdego zakątka Santorini, skąd widzicie kalderę, macie widoki, które zaliczycie do najpiękniejszych, jakie widzieliście. Numer 2. Rykłe formacje skalne, które wyrastają przed nami nagle w miejscowości Kalambaka. Nie same skały są atrakcją, a mogłyby być. Niesamowite jest to, że na skałach, gdzieś zawieszone w chmurach, ulokowały się klasztory z XIII wieku. W chwili obecnej możecie wejść do 6 z nich, ale z każdego widok na okolice i pozostałe klasztory jest oszałamiający.
numer 1. Uhuu! Warto przyjechać na Zakynthos, żeby zobaczyć to wszystko z tego właśnie punktu widokowego. Jeden z ładniejszych widoków, jakie widziałam. Woda jest niesamowita i nie ma porównania tutaj widok na zatokę z punktu widokowego, a to, co widzieliśmy podczas rejsu. Oczywiście fajnie rejsem również popłynąć i porównać sobie, ale tu te wysokie klify, ten niesamowity błękit sprawia, że wow, wow. Nic dziwnego, że to najbardziej obfotografowana z plaż greckich. A Wy macie swój ulubiony punkt widokowy w Grecji? Który z tych wymienionych jest Waszym ulubionym? Dajcie znać w komentarzach. A zasubskrybować też możecie, jeśli chcecie, ale byłoby fajnie.